Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Surowce cukiernicze. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ze względu na właściwości pobudzające, eteryczne oraz na zawartość alkoholu, używki są często wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Do używek zaliczamy kawę, kakao, alkohol i przyprawy. Kawa jest spożywana ze względu na zawartą w niej kofeinę oraz walory smakowe i zapachowe, stosowana jest w produkcji ciast, napojów, lodów. Kakao zalicza się do używek ze względu na obecność alkaloidu o nazwie teobromina. Kakao dodawane jest do wyrobów czekoladowych, ciast, lodów i polew. Używanie spirytusu i wysokoprocentowych alkoholi pozwala nadać gotowym wyrobom charakterystyczny smak i zapobiega nadmiernemu rozrzedzeniu półproduktów. Przyprawy to dodatek smakowo-zapachowy wykorzystywany na przykład przy produkcji pierników. Poszczególne przyprawy, jak imbir, kardamon czy goździki, zawierają charakterystyczne substancje nadające im specyficzny smak i aromat. Środki spulchniające używane są do spulchniania ciasta i nadania mu właściwej struktury. Dzielą się na naturalne i chemiczne. Drożdże przeprowadzają w cieście proces fermentacji alkoholowej, a także rozkład białka i tłuszczów, co wpływa wyraźnie na właściwości fizyczne ciasta. Oraz na smak i aromat wyrobów. Dodawane są do ciast drożdżowych i półfrancuskich. Chemiczne środki spulchniające, np. proszek do pieczenia, wodorowęglan sodu i amonu, w wyniku reakcji nadają wyrobom nieprzyjemny posmak. Dlatego należy dodawać ich tylko 1% w stosunku do użytej mąki. Używa się ich do ciast kruchych, wafli i pierników. Tłuszcz wpływa na spójność, kruchość i elastyczność ciasta, nadaje mu smak, zapach, barwę, zwiększa objętość wyrobów, przedłuża trwałość oraz podnosi wartość energetyczną. Do celów spożywczych używane są tłuszcze lekkostrawne, których temperatura topnienia nie przekracza temperatury ciała ludzkiego. Przykłady tłuszczów używanych w cukiernictwie. Masło jest najbardziej cenionym tłuszczem w produkcji cukierniczej ze względu na przyjemny smak, naturalny zapach, wygląd i zwartą konsystencję. Stosowane jest do produkcji mas, na dzień polew, a także pomadek mlecznych. Margaryna zawiera zwykle 70-80% substancji tłuszczowej i charakteryzuje się dobrymi właściwościami na powietrzania, plastycznością, ma dobre właściwości smakowo-zapachowe. Margaryna stosowana jest do produkcji pieczywa cukierniczego ciast na dzień. Masło kakaowe stanowi około 1 trzeciej całkowitej masy czekolady i decyduje o jej twardości, połysku i szybkości rozpuszczania się w ustach. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.